Cześć! Tu Kubek.pl w drugim odcinku serii Pucharowe Przemyślenia. Tym razem weźmiemy pod lupę Weekend w Wiśle. Konkretnie dwa konkursy Pucharu Świata. Jeden indywidualny i jeden drużynowy. Do zawodów w Polsce w każdym konkursie indywidualnym triumfował ktoś inny. Niżnym Tagile Karl Geiger i Halvor Egner Granrut. Wrócę Joju Kobayashi i Anzelaniszek. Polacy spisywali się blado. Wystarczy powiedzieć, że byliśmy na siódmym miejscu w Pucharze Narodów. Trener Michal Doleżal na zawody indywidualne powołał 13 skoczków, wykorzystując pełną kwotę startową. Na liście znaleźli się Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Andrzej Stękała, Aleksander Zniszczał, Klemens Murańka, Stefan Hula, Maciej Kott, Paweł Wąsek, Tomasz Pilch, Jarosław Krzak i debiutant Jan Habdas. Prognozy pogody nie były korzystne, o ile w piątek miało być spokojnie, to w sobotę i niedzielę miało bardzo mocno wiać, nawet do 8 metrów na sekundę. Piątkowe serie próbne wlały nadzieję w serca polskich kibiców. W pierwszym treningu triumfował Kamil Stoch, drugi był Mariusz Lindwig, a trzeci Jan Zelaniszek. Tuż za nimi był Piotr Żyła. W 30 znaleźli się jeszcze Aleksander Zniszczął 25, Dawid Kubacki 28 i Andrzej Stękała 29. W drugim treningu zwyciężył cenę prewc, drugi był Jan Herl a trzeci Mariusz Lindwik, szósty był Piotr Żyła, dziewiąty Kamil Stoch, w 30 był też piętnasty Stefan Hula, dwudziesty siódmy Jan Habdas i dwudziesty dziewiąty Maciej Kot. Po dwóch seriach treningowych odbyły się kwalifikacje, w których triumfował Jan Herl 129 metrów, drugi był Karl Geiger 134 metry, trzeci Mariusz Lindwik 132 metry. Do konkursu niedzielnego awansowało aż 11 z 13 polskich skoczków, Kamil był 10 122,5 m 19 Jakub Wolny, 121 m 20 Piotr Żyła, 123 m 22 Andrzej Stękała, 124 m 28 Dawid Kubacki, 122 m 33 Klemens Murańka, 122,5 m 34 Paweł Wąsek, 121 m 35 Stefan Hula, 120 m 41 Jan Habdas, 122,5 m 44. Tomasz Pilch 121,5 m 45. Aleksander zniszczył 116 metrów. Awansu nie wywalczył 58. Jarosław Krzak 110,5 metra, a także zdyskwalifikowanym za kombinezon Maciej Kot, który uzyskał 120 metrów i ta odległość dałaby mu kwalifikację, no ale niestety decyzja sędziów była nieodwołalna. Po kwalifikacjach od razu został podany skład na sobotnikach z drużynowy. Michal Doleżal postawił na swoją żelazną czwórkę. Piotra Żyłe, Andrzeja Stękałe, Dawida Kubackiego i Kamila Stocha. Liczyliśmy na dobry występ. Osobiście miałem nadzieję na odblokowanie się Kubackiego, solidne skoki Stękały i niezłą dyspozycję Żyły i Stocha. W konkursie miało wystąpić 9 ekip: Stany Zjednoczone, Rosja, Polska, Szwajcaria, Austria, Norwegia, Japonia, Słowenia i Niemcy. O zwycięstwo miały powalczyć ekipy Niemiec, Słowenii i Austrii. Serii próbnej skoki oddało zaledwie dwóch zawodników, wiatr przeszkadzał zbyt mocno. Pierwsza seria jednak poszła dość sprawnie. Wyniki były dość zaskakujące: prowadzili Austriacy. Na ich dorobek składały się skoki Manuela Fettnera, 121 metrów, Jana Herla, 134,5 metra, Daniela Hubera, 116 metrów i Stefana Krafta, 122 metry. Prowadzili o 3,4 przed nad Polakami. Piotr Żyła 120 metrów, Andrzej Stękała 129,5 metra, Dawid Kubacki 119 metrów, Kamil 117,5 metra. Na trzecim miejscu byli Słoweńcy. Cenepreft 123,5 metra, Peter Preft 118,5 metra, Timizajt 126 metrów, Anzelaniszek 104,5 metra. Oni zaś tracili do liderów 23,3 punktu. Oprócz dwóch pierwszych ekip każda drużyna miała jakąś wpadkę. Siódmi Norwegowie... Robert Johansson, który skoczył 93,5 metra, czwarci Niemcy Markus Eisenbichler, który skoczył 107 metrów, a piąta Japonia w ich szeregach Keiji Sato 103 metry. Po pierwszej kolejce drugiej serii Polacy objęli prowadzenie po skoku Piotra Żyły, 121 metrów, potem spadliśmy na trzecią lokatę po skoku Andrzeja Stękały, 112,5 metra, ale po kolejnej próbie Dawida Kubackiego nasze szanse na podium się rozpłynęły z ledwie 97 metrów i spadek na szóstą pozycję. W ostatniej próbie Kamil Stoch uzyskał 116 metrów i wobec słabszych skoków rywali Polacy awansowali ostatecznie na czwarte miejsce o 41,5 punktu za podium. Zwycięstwo odnieśli prowadzący po pierwszej serii Austriacy: w drugiej serii Manuel Fettner 115 metrów, Jan Herl 121,5 metra, Daniel Huber 113 metrów i Stefan Kratz 126 metrów. Okonali Niemców o zaledwie 30 punktu w drugiej serii Plus Paszke 122,5 m, Stefan Laje 120,5 m, Markus Eisenbichler 130 m i Karl Geiger 125 m. Na trzecim miejscu byli Słoweńcy Cenepreft 135 m, Peterpreft 121 m, Timi Zajc 122,5 m i Jan Zelaniszek 111,5 m. Dalej była Polska, Japonia, Norwegia, Rosja, Szwajcaria i Stany Zjednoczone. Indywidualnie najlepszy był Stefan Kraft przed Prewcem i Timim Zajcem. Szósty był Piotr Żyła, dziewiąty Kamil Stoch, 16. Andrzej Stękała, a z 29. Dawid Kubacki. Polacy przeskoczyli Szwajcarię w pucharze narodów dzięki czwartemu miejscu w konkursie drużynowym. Przed niedzielnym konkursem w gronie faworytów byli Karl Geiger, Marius Lindvik, Stefan Kraft i Jan Niszek. W serii próbnej najlepszy był Halvor Egner Granerud 129 metrów, który wydawało się wraca na odpowiednie tory. Drugi był Markus Eisenbichler, 127,5 m, trzeci Stefan Krat, 126,5 m. Najwyżej z Polaków był 13 Kamil Stoch, 118,5 m, 23 Dawid Kubacki, 114,5 m, 29 Jakub Wolny, 115 m, 30 był Paweł Wąsek, 113,5 m. Polscy kibice liczyli na lepszy występ w serii konkursowej. Jednak gdy po próbie Piotra Żyły żaden z 10 Polaków nie był pewny awansu, to zapanowało wielkie zdziwienie. Ostatecznie do drugiej serii awansowało trzech Polaków, co jest najlepszym wynikiem do tej pory w sezonie. 9 był Kamil Stok, 117 metrów, 25 Piotr Żyła 115 metrów, a pierwsze punkty w sezonie zagwarantował sobie Aleksander Zniszczą. 27 po pierwszej serii, 116,5 metra. Po raz czwarty z rzędu punktów nie zdobył Dawid Kubacki. 32 miejsce po próbie na odległość 113 metrów, 40 był Paweł Wąsek 107 metrów. 41 Tomasz Pilk 106,5 m, 43 Stefan Hula 104 m, 45 Jakub Wolny 104,5 m, 46 Jan Habdas 100 m, 47 Klemens Murańka 101,5 m, a 49 ostatni z tych, co oddali skoki, Andrzej Stękała po skoku na 100,5 metra. Między Murańką a Stękałą pierwszą serię zakończył Halwaregner Granerud który oddał przedziwny skok, gdzie po własnym błędzie musiał uratować się przed upadkiem. Po pierwszej serii prowadził trochę niespodziewanie Jan Herl, pół, 121 metrów, drugi był jego rodak Stefan Kraft, 120 metrów, trzeci Mariusz Lindwik, 122 metry. Było jedynie pięć skoków powyżej punktu konstrukcyjnego. Oddali je również czwarty prewc i piąty Markus Eisenbichler. Dalej w klasyfikacji byli Junshiro Kobayashi, Karl Geiger, Johan Andre Forfang, Kamil Stoch i Pius Paszke. W drugiej serii poprawne skoki oddali Piotr Żyła, 116 metrów i utrzymanie pozycji po pierwszej serii. Aleksander zniszczał 115,5 metra i awans jedną lokatę na 26 pozycję. Kamil Stoch ze skokiem 116,5 metra wypadł niestety z pierwszej dziesiątki. Zawody ukończył na 11 miejscu. Sensacyjnym zwycięzcą został Jan Herl, który po raz pierwszy oddał świetny skok w drugiej serii, 128 metrów i utrzymanie pierwszego miejsca. Zanim konkursu kończył Marius Lindwik 124 metry i Stefan Kraft 123 metry. Na dalszych pozycjach byli lider Pucharu Świata Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Cene Prewc, Pius Paszke, Lovro Kos, Kilian Pajer i Robert Johansson. Pozycję lidera po zawodach utrzymał Karl Geiger. Drugi jest Anzy Aniszek, trzeci Markus Eisenbichler. Najwyżej z Polaków Kamil Stoch na 12 miejscu. 28 jest Piotr Żyła, 36 Dawid Kubacki, 43 Jakub Wolny, 46 Aleksander zniszczał i 47 Andrzej Stękała. W Pucharze Narodów Polacy utrzymali szóste miejsce, liderami są Niemcy przed Austrią i Słowenią. Po konkursie głos zabrał Apoloniusz Steiner. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego otwarcie stwierdził, że Polacy są w dołku i trzeba wprowadzić plan naprawczy. Sugerował być może odpuszczenie zawodów Klingental na rzecz spokojnego treningu. Podobnego zdania był Adam Małysz. Trener skoczków Michal Doleżal uważał jednak, że błędy w skokach trzeba naprawiać poprzez kolejne konkursy Pucharu Świata. Po burzliwej naradzie w niedzielę podjęto decyzję o wyjeździe na zawody do Klingenthal ledwie czterech skoczków. Kamila Stocha, Piotra Żyły, Aleksandra Zniszczała i Pawła Wąska. Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Andrzej Stękała i Klemens Murańka Wraz z trenerami Grzegorzem Sobczykiem i Maciejem Maciusiakiem będą trenować w austriackim Ramzał, gdzie do formy zawsze wracał Adam Małysz, a także polscy skoczkowie w sezonie 2012-2013. Z innych informacji wiadomo już, że niemiecka część jubileuszowego 70, 70. turnieju czterech skoczni odbędzie się bez kibiców ze względu na nowy wariant koronawirusa, Omikron. Sytuacja polskich skoczków nie jest najlepsza. W dobrej formie jest Kamil Stoch, w takiej sobie Piotr żyła, nieźle zaprezentował się Aleksander Zniszczow. Reszta nie wygląda dobrze, zwłaszcza martwi forma Dawida Kubackiego, Jakuba Wolnego i Andrzeja Stękały. Mam nadzieję, że skoki w Ramzał pomogą im wrócić na właściwe tory. Walka w Pucharze Świata i Pucharze Narodów jest właściwie przegrana. Teraz liczy się to, aby złapać rytm na turniej czterech skoczni i potem walczyć o medale na Igrzyskach Olimpijskich w Chinach. Na razie dajmy pracować Michało, Michałowi Doleżalowi. Oby był to chwilowy kryzys, a nie drastyczny spadek formy przez cały sezon. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.